A teraz czas na Austrię, bo razem z nami pan Andrzej Kępa, przewodniczący Federacji Polaków Austrii. Dzień dobry, panie Andrzeju, witam serdecznie. Dzień dobry, witam państwa, witam pana serdecznie. Jak sytuacja epidemiczna wygląda w Austrii w tej chwili? Z jakimi największymi problemami się borykacie? Jak wyglądają te statystyki? Czy widać światełko w tunelu? No niestety mamy złe wiadomości. Otóż osiągnęliśmy taką dosyć wysoką liczbę zachorowań, to jest ponad 4 tysiące, było to w ubiegłym tygodniu 3 tysiące, w związku z czym o 25% jest wzrost. Wczoraj był zwołany taki szczyt landów tutaj na wschodnich, czyli Wiednia, Dolnej Austrii i Burgenlandu. Tam niestety nie doszło do porozumienia, ponieważ rząd jakby chce zaostrzyć sankcje. Szefowie tych landów nie chcą na to się zgodzić. Mamy sytuację dosyć patową. Nastroje społeczne nie są dobre. Jeżeli chodzi o szpitale w Wiedniu, to mamy sytuację krytyczną i lekarze apelują, że jeszcze za chwilę, za tydzień, w przyszłym tygodniu już może być sytuacja taka, że nie będzie łóżek ku temu, żeby można było pacjentów umieścić. Także jest sytuacja trudna. Narodowy program szczepień w Austrii, bo o to również pytamy, jak jest realizowany? Narodowy program szczepień jest świetnie przygotowany, natomiast niestety jest problem polityczny. Otóż 9 krajów związkowych w Austrii ma różne wytyczne, różne sposoby wykonywania tego programu, w związku z czym są duże niespójności i na przykład pacjenci, którzy są zaszczepieni, na przykład 65-latek w Wiedniu będzie zaszczepiony, prawdopodobnie terminy są na maj, a w innych landach będą już w kwietniu. Osoby na przykład 30+, niektóre landy już mają wyznaczone terminy, niektóre po prostu w ogóle jeszcze nie wiedzą. Także jest tutaj pod tym względem chaos. No i jest taka polityczna burza, ponieważ ze strony rządowej politycy twierdzą, że wszystko jest trudno, ale jest pod kontrolą. No, trzymamy kciuki, aby to przyspieszyło, tak jak w innych szerokościach geograficznych Europy. Panie Andrzeju, muszę postawić kropkę. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.